Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani! Zapraszam dzisiaj na film, w którym pokażę Wam, jak zrobić na szydełku taką piękną chustę. Wzór przypomina baldachim z liści i doskonale pasuje do jesiennej lub wiosennej chusty. Dziergałam włóczką Yarn Art Flowers. Jest to piękna włóczka z długimi przejściami kolorów. Jej skład to bawełna i poliakryl. A niteczka jest doskonale skręcona, bardzo wygodnie robi się nią na szydełku. Motek Yarn Art Flowers ma 250 gram, czyli 1000 metrów włóczki. Kolor tęczowy to kolor numer 255 i moja chusta ma wymiary 160 cm, to ten bok najdłuższy, i 120 cm, dwa boki krótsze. Teraz będę dziergała flowersem w przepięknych odcieniach różu, kremu, szarości, aż do czerni. To jest, moi drodzy, kolor numer 260 i oczywiście flowersy możecie dostać w passart.pl. Zaczynam od środka. Mamy tutaj znacznik, dlatego bardzo łatwy jest początek zarówno od środka kłębka, jak i od zewnątrz. Możemy więc wybrać sobie, w jaki sposób kolory w chuście będą nam się układać. No a zaczynając od środka kłębuszka, moja chusta przy twarzy będzie różowa, potem kremowa, no a brzegi będą już coraz ciemniejsze. Będę dziergała, i tą tęczową chustę również dziergałam, szydełkiem 2,5 mm. No to zaczynamy. Tak jak powiedziałam, zaczynam od środka. Znacznik odcięłam, żeby mi już nie przeszkadzał. Niteczka łatwo ze środka wychodzi, nic się nie plącze, więc na początek robimy magiczne kółeczko, tak? Czyli owijam sobie nitkę na palcach w ten sposób. Tu mam końcówkę. Tutaj niteczki krzyżują się w ten sposób. Teraz przeciągam sobie tą nitkę, która jest na wierzchu, pod spodem, przytrzymuję palcem. Mam kółeczko i teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i następnie 2 oczka rozdzielające. I kolejny słupek w nasze kółeczko. Będziemy potrzebowali w tym okrążeniu 5 słupków. Jeżeli będziemy liczyć pierwsze 3 oczka za pierwszy słupek, to potrzebujemy 5 słupków, a inaczej mówiąc, potrzebujemy 3 oczka i 4 słupki, a każdy słupek od następnego jest rozdzielony 2 oczkami łańcuszka. Gotowe, tak to wygląda. No i teraz będę ściągała moje magiczne kółeczko, czyli mam tutaj końcówkę nitki i po prostu ją pociągam. Ściskam mocno i gotowe. Mogę sobie troszeczkę tą końcówkę przyciąć, żeby ona mi nie przeszkadzała w robótce. Na samym końcu, już po zrobieniu chusty, ją wrobię, tą końcóweczkę w chustę. Natomiast teraz możemy przejść do kolejnego rzędu. Jak widzicie, nitka z kłębuszka bardzo łatwo ze środka wychodzi. Nic mi się tutaj nie plącze. Także w bardzo fajny, wygodny sposób włóczka jest zwinięta i można z niej łatwo korzystać i dziergać. Dobrze, wracamy do naszej chusty. Teraz wykonuję
trzy oczka za pierwszy słupek, czyli jestem nad słupkiem z poprzedniego okrążenia, czy też z poprzedniego rzędu. Następnie dwa oczka rozdzielające. Odwracam moją robótkę w ten sposób. I teraz w następny słupek robię trzy słupki. Czyli trzy słupki w jedno oczko. Ten kolejny słupek. I to będą, moi drodzy, już zaczątki, zaczątek jakby, początek naszego listka, który pojawi się w chuście. Mam trzy słupki wbite w jedno oczko. W ten sposób. Teraz dwa oczka rozdzielające i słupek w kolejny słupek. Gotowe. Ponownie dwa oczka i znowu trzy słupki w następny słupek, czyli tutaj. Trzy słupki w jedno oczko. Mamy. No i teraz pozostaje nam zrobić dwa oczka i wbić się tutaj na początku. Przypominam, że tu mieliśmy trzy oczka plus dwa oczka rozdzielające. Trzy pierwsze oczka za słupek, a więc wbijamy się w trzecie oczko. Staramy się to zrobić pod dwie nitki. Wtedy jest najwygodniej. Okej. I wyrabiamy słupek. I w ten sposób prezentuje się początek naszej chusty. Następne okrążenie. Trzy oczka za pierwszy słupek. I tu już będą trzy oczka rozdzielające, nie dwa. A więc jeszcze trzy oczka rozdzielające. Odwracam robótkę. No i teraz przechodzę do tego mojego listka, który tutaj się zaczyna. On jest na etapie rozszerzania się. Ten listek nam rośnie. Potem będzie się zwężał, ale póki co nam rośnie. W związku z czym mamy trzy słupki. W pierwszy słupek i trzeci wbijamy po dwa słupki. W ten słupek środkowy jeden słupek. Czyli teraz będziemy mieli pięć słupków. Zaczynamy od dwóch słupków w pierwszy słupek. Następnie słupek w kolejny. I znowu dwa słupki w słupek trzeci z poprzedniego rzędu. Czyli teraz nasz listek składa się z pięciu słupków. W tej chwili mamy w tym rzędzie trzy oczka rozdzielające, nie dwa, a więc robię trzy oczka teraz. Wbijam się jednym słupkiem w ten słupek tutaj środkowy, pojedynczy. Znowu trzy oczka. I ponownie jestem na listku z drugiej strony. No i teraz już wiecie, co robić. Dwa słupki w pierwszy słupek. Słupek w kolejny i dwa słupki w trzeci słupek. Czyli w sumie pięć słupków. Trzy oczka łańcuszka. No i wbijamy się znowu w słupek, czyli w trzecie oczko, którym zaczynaliśmy poprzednie okrążenie. Gotowe. Nasze listki rosną. Przechodzimy do następnego okrążenia. I teraz, moi drodzy, będziemy zaczynali troszeczkę inaczej. To znaczy, robimy trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek, następnie jedno oczko rozdzielające,
Odwracam moją robótkę i wkłuwam się słupkiem w pierwsze oczko. Tak, ponieważ nasza chusta będzie rosła i te listki będą nam się pojawiać właśnie tutaj od brzegu. W związku z czym mieliśmy tutaj dwa rzędy jakby krateczek na początku, prawda? Tutaj przerwa do pierwszego listka, tutaj w następnym okrążeniu też przerwa. W związku z czym w trzecim okrążeniu, czy to jest właściwie nasze czwarte okrążenie, tak? Ale tutaj jak widzicie z jednego oczka wychodziły dwa słupki. Potem mamy dwa okrążenia, gdzie mamy krateczki. I teraz w kolejnym okrążeniu znowu tutaj wychodzą nam na początku dwa słupki, a ten drugi słupek to jest zalążek kolejnego listka, który nam się pojawi. No i teraz znowu powtarzamy trzy oczka łańcuszka w ten sposób. Listki dalej nam rosną, ale to już ostatni rząd, w którym listki nam rosną, rozszerzają się na tej samej zasadzie co do tej pory. Czyli dwa słupki w pierwszy słupek z poprzedniego okrążenia. Następnie w kolejne trzy słupki po słupku. W kolejne trzy słupki po słupku. I w ostatni słupek znowu dwa słupki. Czyli w sumie mamy tutaj 7 słupków. 7 słupków i to jest najszersze miejsce naszego listka. 3 oczka łańcuszka. Słupek po środku, ale uwaga. Tutaj też będą nam się pojawiać nowe listki. W związku z czym, skoro tutaj zrobiliśmy początek nowego listka, to i tutaj na środku zrobimy początki dwóch listków po bokach. A więc wbiłam słupek, robię oczko przerwy, wbijam kolejny słupek w to samo miejsce, oczko przerwy i jeszcze jeden słupek w to samo miejsce. Czyli to, moi drodzy, będzie tak wyglądało, że ten środkowy słupek to jest dalej środkowy słupek, natomiast te słupki po bokach to będą początki tych naszych tutaj listków kolejnych. Teraz trzy oczka łańcuszka i znowu najszersze miejsce listka, czyli 7 słupków. Dwa słupki w pierwszy słupek, dwa słupki w ostatni słupek i trzy słupki po środku. Kolejne słupki. Jest wyrobiony nasz listek. No i teraz trzy oczka łańcuszka. I skoro zaczynałam ten rząd od dwóch słupków w jedno oczko, to tak go również skończę. Czyli wbijam się tutaj w trzecie oczko. Wykonuję słupek, jedno oczko przerwy i słupek w to samo miejsce. I w tym momencie nasza chusta wygląda w ten sposób. Przechodzimy do kolejnego okrążenia, a więc nad pierwszym słupkiem robię słupek, czyli trzy oczka łańcuszka. I ponieważ tutaj troszeczkę teraz będzie ciasno, w związku z czym na początku nie daję trzech oczek rozdzielających, a tylko dwa, odwracam robótkę. No i teraz mamy tutaj początek listka. Początek listka, czyli jeden słupek, a więc w tym naszym teraźniejszym okrążeniu, w tym okrążeniu, którym teraz robimy, a musimy wbić się w ten słupek trzema słupkami, tak jak to było tutaj na początku, tak? W słupek wbijaliśmy się trzema słupkami. Tak samo robimy to teraz tutaj.
Czyli wykonuję trzy słupki, ten drugi słupek z poprzedniego okrążenia. Gotowe. Teraz już trzy oczka łańcuszka rozdzielające. No i teraz przechodzimy do listka, który miał już swoje najszersze miejsce, a więc teraz pora go zacząć zwężać. No i robimy to w ten sposób, że omijamy pierwszy słupek, wbijamy się w drugi i następnie wbijamy słupki w każdy kolejny oprócz ostatniego, czyli omijamy pierwszy i ostatni słupek. Czyli skoro mieliśmy 7 słupków w poprzednim okrążeniu, w tym listku, to teraz będziemy mieć 5. Gotowe. Tak wygląda zwężenie już naszego listka. Przechodzimy dalej. 3 oczka łańcuszka. I teraz znowu pojawia nam się, tak jak Wam mówiłam, tutaj początek listka, bo mamy 3 słupki. Słupek środkowy, no to jest ten słupek środkowy, który będzie szedł przez całą naszą chustę po środku. Natomiast te po bokach to już są początki naszych listków. I znowu, tak jak tutaj, wbijamy się tutaj w ten słupek 3 słupkami. Tak jak na początku, tutaj jest troszeczkę ciasno, ponieważ dojdą nam te 2 nowe listki, a więc robimy jedynie 2 oczka łańcuszka, wbijamy się słupkiem w środkowy słupek, znowu 2 oczka łańcuszka i ponownie listek, czyli 3 słupki w ten tutaj słupek kolejny. Gotowe. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy do naszego dużego listka, a więc pora go zwęzić. Pierwszy słupek omijam. Wykonuję 5 słupków w kolejne słupki. I zostaje mi również nieprzerobiony ostatni słupek z poprzedniego okrążenia. Czyli tak jak powinno być. Gotowe. 3 oczka. No i znowu pora na kolejny listek, a więc 3 słupki w słupek. Tu jest ciasno, a więc 2 oczka, nie 3 rozdzielające. I słupek tutaj w pierwszy słupek to wygląda. No i teraz tak naprawdę wszystko będziemy już powtarzać. Cały ten schemat powielamy w kolejnych okrążeniach. A więc zaczynamy od 3 oczek za pierwszy słupek, 3 oczek rozdzielających. Odwracam moją robótkę. Mam początek listka z 3 oczek, a więc tak jak tutaj, rozszerzam go, dodając po 2 słupki na początku i na końcu. Czyli 2 słupki w pierwszy słupek. Słupek w kolejny słupek. I 2 słupki w trzeci słupek. Gotowe. 3 oczka rozdzielające.
Przechodzimy do dużego listka. Duży listek nadal nam się zwęża. Mamy tutaj 5 słupków, a więc dalej postępujemy tak samo. Omijamy pierwszy i ostatni słupek, wbijamy się tylko w trzeci, czwarty i piąty. Czyli w tym momencie będziemy mieli listek składający się już tylko z 3 słupków. Gotowe? 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy do kolejnego listka. Mamy tutaj 3 słupki, a więc go dalej rozszerzamy. Wykonujemy 2 słupki na początku. Słupek. I 2 słupki na końcu. Gotowe. Teraz 3 oczka. Słupek tutaj w ten nasz słupek środkowy. Trzy oczka. I ponownie powtarzamy. Rozszerzamy sobie tutaj. A więc będzie 5 słupków w sumie. 2 na początku, 2 na końcu, 1 w środku. W ten sposób. 3 oczka łańcuszka. I ten listek zwężamy do 3 słupków, czyli wbijamy się w drugi z kolei słupek, trzeci i czwarty. I gotowe. Teraz 3 oczka łańcuszka. Rozszerzamy ten listek, czyli 5 słupków w sumie. Gotowe. 3 oczka łańcuszka i wbijamy się tu w trzecie oczko. W ten sposób. Tak wygląda nasza chusta. No i kolejne okrążenie. I teraz spójrzcie. Będziemy tutaj przerabiać najszerszą już część listka, a więc pora na to, aby w tym okrążeniu dodać już początki kolejnych listków. I tak jak Wam mówiłam tutaj na początku, jeżeli tutaj mamy 2 słupki, a potem kolejne 2 okrążenia krateczki, to znaczy, że znowu nam się teraz pojawią 2 słupki na początku, czyli dodajemy listki. A więc robimy 3 oczka łańcuszka, 1 oczko, odwracam robótkę, wbijam się słupkiem w podstawę tutaj na początku, wyrabiam drugi słupek, następnie 3 oczka i teraz rozszerzamy nasz listek w najszerszym miejscu będziemy. A więc powinniśmy mieć 7 słupków. 2 słupki na początku, 2 słupki na końcu. Jeszcze raz. I 3 po środku. Gotowe. Mamy w najszerszym miejscu listek zrobiony. 3 oczka łańcuszka. Teraz ten listek zwężamy dalej. Mamy tutaj 3 słupki. Pierwszy i ostatni omijamy. Wbijamy się w środkowy słupek słupkiem. I to, moi drodzy, ten jeden słupek tutaj na końcu, to jest jednocześnie zakończenie naszego listka, jak i początek kolejnego. A więc to jest ten tutaj jeden słupek. W następnym okrążeniu będziemy się w niego wbijali 3 słupkami, żeby znowu nam rósł kolejny listek.
trzy oczka. Rozszerzamy do 7 słupków kolejny listek. No i teraz przechodzimy po zrobieniu trzech oczek w ten słupek nasz środkowy i jest to znowu rząd, w którym pojawiają nam się początki nowych listków, tak? Te pojedyncze słupeczki, a więc znowu powtarzamy tutaj to miejsce. Czyli trzy słupki w środkowy słupek wbijamy. Oczko przerwy między każdym słupkiem. W ten sposób. No i zakręcamy. I wykonujemy drugą połowę naszej chusty, czyli rozszerzamy listki i zwężamy, w zależności w którym miejscu jesteśmy. Na samym końcu tego okrążenia znowu muszą nam się pojawić tutaj dwa słupki. Zrobiłam trzy oczka łańcuszka. Wbijam się najpierw pierwszym słupkiem. Tutaj w trzecie oczko robię jedno oczko przerwy i drugi słupek. No i w tym momencie nasza chusta prezentuje się w ten sposób. I myślę, moi drodzy, że już nie muszę Wam dalej tłumaczyć, jak ją robić, ponieważ wszystko już teraz w kółko powtarzamy. Pojawiły nam się nowe listki, a więc wszędzie, gdzie mamy pojedynczy słupek, w tym okrążeniu następnym będą wbijane trzy słupki, czyli jesteśmy w tym miejscu, listki rozszerzamy do 7 słupków, a potem zwężamy do 5, 3, 1 i znowu, tak? A kiedy mamy na początku tutaj dwa słupki, potem mamy dwa okrążenia, które zaczynają nam się właśnie, nie dodajemy żadnych listków, kratkami i następnie w trzecim okrążeniu znowu pojawiają się początki kolejnych listków na początku i na końcu naszego okrążenia oraz tutaj po bokach środkowego słupka. No i w każdym okrążeniu, gdzie zaczyna nam się listek rozszerzać, czyli pojawiają się tutaj trzy słupki, to na początku i tutaj dodajemy dwa słupki, dwa oczka łańcuszka zamiast trzech, ponieważ tu się robi dosyć ciasno i żeby chusta wyszła równiutka i gładka, to robimy tutaj dwa oczka, a nie trzy oczka rozdzielające. I to jest cała filozofia tego pięknego wzoru w liście. Po kilku okrążeniach zrobionych już właściwie dzierga się go z zamkniętymi oczami. Nie jest to wielka filozofia, a wzór jest naprawdę wdzięczny, bardzo ładnie wychodzi, no i przepięknie wygląda, robiony właśnie włóczkami takimi melanżowymi, wielokolorowymi, z długimi przejściami kolorów, a więc te kolory stopniowo, delikatnie przenikają jeden w drugi. Przepięknie to właśnie wygląda. Moi drodzy, powiem jeszcze raz, dziergałam zarówno tęczę, chustę tęczową, jak i teraz tą chustę, którą zaczęłam razem z Wami, włóczką Flowers, to jest włóczka Yarn Artu, dostępna w Passart.pl. Zresztą do Passart.pl bardzo serdecznie Was zapraszam, abyście zajrzeli, odwiedzili to miejsce, bo jest skarbnicą przepięknych włóczek, przydasiów dla rękodzielników. Szydełko 2,5 mm, chusta z jednego motka Flowersa, robiona szydełkiem 2,5 mm, wychodzi 160 cm ten długi bok i po 120 te dwa boki krótsze, więc jest idealna, jeżeli chodzi o rozmiar, do zawiązania pod szyją na zimniejsze, chłodniejsze dni jesienne. Także bardzo Was zachęcam, bardzo polecam ten wzór. Mam nadzieję, że filmik Was troszkę zainspirował, że stworzycie tym wzorem swoje chusty. Ja zapraszam Was też na mój blog crochet.pl oraz na Instagram, na moje konto crochet.pl/szydełko. To moje konto i tam możecie codziennie podglądać, co się u mnie dzieje i co aktualnie na warsztacie jest i co się dzierga.
No i oczywiście zachęcam Was ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.